Okej, czekaj. Czekaj. Ma na Twitchu. A, jasne, to jest przydatne. Są jakości! Holy shit! Są jakości! Nice! O, nawet nie tnie. W sensie, że co? Co ci nie tnie? Dźwięk nie tnie. Nice! Jeszcze przed chwilą tak ten intensywnie musiał. Ale może dlatego, że się włączało i taka. Cześć Hitsuru. Cześć Hitsuru. A, znowu tnie. Właśnie, dajcie czat na czacie znać, jak tam dźwięk, czy jest okej, czy tylko Luna ma problemy. I guess moje problemy są tak jakby drugorzędne, bo no, powiem tak, mi dźwięk do życia nie jest konieczny. Ale mi nie jest, dlaczego ci tnie do... W sensie, dźwięk dobrze. Nie powinno ci ciąć. Nie wiem, ja się na tym nie znam. Niestety. A że to jakoś przerywa, czy trzaska, czy jak to brzmi? Przerywa. Cześć Sebastian. Cześć Sebastian. Słyszę, że mi się dźwięk pojawił. Czy ty masz... Nie udostępni. Czy ty masz wrzucony gdzieś czat oddzielnie, czy będziesz z tego korzystać? Ja się będę przełączać po prostu między tym, między Discordem a Twitchem. W sensie nie będziesz czytała czatu na tym współdzieleniu, tak? Mogę go schować? Nie, bo ja go nie widzę. Dobra. To jest niewyraźny po prostu. To przy okazji będziesz miała trochę większe to okienko. Cześć Ksan, cześć Shinji. Cześć Ksan, wszystkiego najlepszego jeszcze raz. I cześć Shinji. I cóż, cieszę się, że wybrałeś czochranie Benisa dzisiaj. Ksan ma urodziny albo miał urodziny? Ma dzisiaj, tak. Wszystkiego najlepszego, Ksan. Najbardziej comfy anime obejrzane, czy to Higurashi? Chyba mamy inne definicje comfy. Ej, no zakończenie pierwszego sezonu było okej. Red Dead 3, nie rób Dream Eaterów od razu jak możesz, lepiej poczekać, już muszę typować składniki. Dobra, będę grał i tak na czuja. Dzięki za radę, ale ja wolę sobie porobić po prostu tak, jak mam ochotę. Jakby nie mam dużej spiny na to, żeby min-maxować tę grę. A propos Dream Eaterów, fun fact dla tych, którzy nie ogarniają tej gry. Ostatnio szukałam Sylwikowi... Cześć Sylwiewka. Cześć Sylwia. Ostatnio szukałam Sylwikowi jakichś dobrych ability slave'ów. I okazało się, że... Zależnie od tego, jak się czocha Dream Eaterki, to one mają różne personality dostają. I to wpływa na to, jakie abilitki się od nich dostaje. Owieczka dostała poziom i bardzo się cieszę, że to jest... Nie pamiętam, co my ostatnio robiliśmy jako Riku. Bo my byliśmy już w katedrze, nie? Czy mieliśmy iść dopiero do katedry? Chyba weszliśmy do katedry i z niej wyszliśmy po drugiej stronie? I don't know. Wiem, że ostatnio był husbando. Już nic innego nie trzeba wiedzieć. Tak. I to najważniejsze. Tak, cześć Olris. Cześć Bricky. Witamy. Cześć Olris, cześć Bricky. Może jest jakiś tu journal czy coś, może jeden raz skorzystam. Nie ma! Super. O, nie ma tej, nie ma story do tego. Nie. No i jest fajno, jakoś się ogarniemy. Widzę, że nasze Dream Eaterki wbijają fajnie poziomy, zaraz będzie siódmy, także...
A my żeśmy chyba się z tą, z Esmeraldą mijali ostatnio. Tak, tak. No. Było przecież, że Iku dobry goj ukrył. Tak. Nie nagadał. Inna rzecz, że możliwe, że nawet nie wiedziało, co go Frollo pyta. Dobra, trzeba sobie przypomnieć. O, Benis został poziom. Jej! Nice. Alright. O, to są jakieś czasowe trimiterki, czy co? Nazywam motyw walki w mieście Kaloszy. City de nie wiem, jak się nazywał motyw City de Skaloszes. Powiem ci szczerze. Bo ogólnie to był chyba Les Sanctuaire. Aha. Więc to jest 30 rodzin synka przed nami na emulatorze 06. Boże święty, dlaczego robisz sobie taką krzywdę? Nie no, ja nie ruszałem 06 od momentu, kiedy kiedyś powiedziałem dzielnie, że chcę zrobić ten No Swearing Challenge, ale... Ja dalej na to czekam. A, okej. Okay. Ten... Motyw walki miasta Kaloszy nazywa się Kalosz. Kalosz? La Cloche. La Cloche, okej. Cite des Cloches, moi drodzy. To jest życie. Jak ktoś nie był w Cite des Cloches, to nie wie, co to jest życie. No, co nie? Ja też jestem zaciekawiony, bo to nie ma prawa się udać. Powiedzmy sobie szczerze. Wierzę w ciebie? Dzięki. Oby nie daremna wiara. Zobaczymy. Będę musiał sobie adekwatne przewinienie wymyśleć. I nie jakiegoś planka jak Christian, tylko coś bardziej hardkorowego. Cześć, Damian. By the way, jakbym brzmiał trochę under the water dzisiaj. Under the water. To... po prostu wiedzcie, że byłem troszeczkę chory przez ostatnie kilka dni. Ale już wszystko wraca do normy, także... Wszystko jest... Day Sojo. Jak to mówią najstarsi gorole. Czemu Raiku nie ma balonów? I mean, bo jest mężczyzną, ale to... Ma balony. Hmm? W sensie używasz ich teraz. Nie, to nie moje. To któryś dreamer ma chyba balon. A, okej, okay, dobra. Bo to nie są moje, bo ja nie mam deku. Bo to Sora miał balony, okay. A ja zapomniałem przestawić deku, bo jestem debilem. Widzę, że... Zapomniałeś przestawić deku? Ha? Właśnie zobaczyłam ten komentarz od Damiana, właśnie... No cóż. Nie zamierzam od tego uciekać. Absolutnie. Czy są raju? O, masz balony. No już sobie wyposażyłem. Czy mam jeszcze coś fajnego? Czy są raju? Mam Zero Gravity. Mam drop minuty, które mogą być fajne. Spark Dive jest do dupy, z tego co pamiętam. Jest okrutnie zły. Ale Zero Gravity... Zero Gravity jest spoko. Możemy sobie... Tak, Luna nie okłamuje ani siebie, ani widzów. Więc szacunek. Byłam w tym... Boże, na pewno teraz próbuję dosłownie przetłumaczyć na polski, angielskie wyrażenie. Dawaj, dawaj te medycynki. Być w tym. być w zaprzeczeniu. Being in denial. Being in denial, tak. Przez jakieś 2 czy 3 miesiące mojej znajomości z Husbando. A później stwierdziłam fuck it. A raczej fuck. Dobra, nie dokończę może tego. Oszczędzę ci. Nie śmiem się nie zgodzić.
To jest... Duży Dream Eater. O, Majestic Wings! Are you serious? Undertale przyszedłem więcej razy niż chciałbym przyznać. Escape from Wargoyle, smash everything in your way. Okej, czyli będziemy uciekli. Znaczy uciekli, będziemy po prostu... Czemu? Musimy przed nim uciekać, jak szli. Nie. Bo jest za duży, nie możesz teraz... Nie mega menu, nie mamy czasu. O, ty faktycznie jestem na zbyt niskim poziomie. Ja Splendor, witam bardzo serdecznie. Nie no, sklepałbym go normalnie, no. I guess, że nie możemy się bić. No fighting. Z tego co pamiętam, to te Dream Eatery dają mi tą komendę procową, żebym mógł tam... Ule, jak ty się masz stąd zabrać? Masz rozwalić PT? Mam wszystko rozwalić, tak. Okej. No naprawdę, jestem zablokowany, także jak nic niższe, dobra, it's fine. Nice. Dobra, o, dostaliśmy balon, wow. Który? Ten, zabawka. Dla Dream Eaterów. Okej. Tak, zabawka dla Dream Eaterów. Można i tak, no. Ja im nie bronię. Byleby dostawały levela. Tak. No, Weniskowi się na pewno przyda. Dobra, jestem chyba przy końcu. Yep. Dream of Distance ma naprawdę dobry ost. Jezu, znowu musimy uciekać. Tak. Jest naprawdę różnorodny i naprawdę bogaty w same dobre melodie. Mimo, no i się same dobre. No większość dobrych i jest kilka tych naprawdę znakomitych. Zwłaszcza tych przy które końcu, ale wchodzą nie z prawdziwym impetem. To nie? Gdzie ja biegnę? A ten by. It's fine. Zupełnie nieznana mi jest osoba, o której mówisz. No spokojnie, jak znajdziemy chwilkę czasu, to sobie trochę poczochramy, it's fine. O, to ci to... Okej. Nie będę pytać, skąd wiesz, ale... Well, anyway. Trollo. Oh, you are mistaken, Captain Phoebus. This is no doskonale. Deal. It is righteous judgment. I have been granted so that I may smite all the Trollo dostał smite, będzie mi ten gankował. This is all wrong. He won't listen. Once you've fallen that far, there's almost no coming back. How dare you? I am a virtuous man. Good and evil tak, jest bardzo tym... To powinno polecieć Hellfire. No! Możesz sobie ten, nie wiem, w myślach polecieć Hellfire. Cześć, Zuk. Sięgam najbardziej przerysowany villain we wszystkich disneyowskich filmach. No, you don't! No, rip. Kapitan Yitus dostał. You all right? Well, can't say you didn't warn me. You should take it easy. Coś tam. Właśnie, skoro bijemy się teraz z Dream Eaterami, a nie z Heartlessami, to czy w takim razie osoby nie mające Keyblade'a mogą skopać je dalej? I guess. W sensie, dlaczego nie? I mean, z tego co pamiętam, gdzieś przeczytałem, że Sonic Impact dostaliśmy, co to jest? A, to jest ten. Jeszcze szybszy Air Slide. Pewnie. Dark Obsession? View now!
Dark. Kurka. Jezus Maria, Dark. Dark zakrztuszenie się, to nigdy nie jest dobre. Dark Obsession to brzmi trochę jak mój stosunek do pewnej osoby. Ale wy nie ironicznie. Właśnie, co do KH i Loru, to Union Cross zostało zamordowane! Actually, jest mi trochę smutno z powodu Dark Roada. Union Cross został zabity i zniszczony! W maju zawieszają serwery. I... To było... To było... W sensie, ja się nie spodziewałem, że od razu całą grę będą zamykać, bo no, nic nie będzie grywalne już w tym podstawowym Uncrossie, będzie tylko Theater Mode, z tego co rozumiem. A cała reszta funkcjonalności idzie do piachu. Za to Dark Road ma mieć przerwę od maja do października, do końca września. Ma być chyba wtedy niegrywalny. W najbliższym czasie tego... update'u fabularnego. Well, pewnie będą cisnąć Union Crossem. Pewnie tak. I mean, no, ja już jak prywatnie rozmawiałem z nią, to stwierdziłem, że Union Cross, to, że Dark Road to w sumie takie trochę niechciane dziecko, z którym teraz nikt nie wie, co zrobić. Czy oddać do tego domu dziecka, czy jednak wychowywać. I w sumie po prostu w sumie po prostu wylali je z kąpielą. Skąd ja nagle dostałem taki miecz od Fire? Ej, ja nawet nie wiem, co się dzieje. Ja autentycznie nie wiem, co się dzieje. W sensie ja nawet nie robię, że... W sensie nawet nie linkowałem w żaden sposób. Chyba, że nie wiem, automatycznie zrobił mi się jakiś link. Albo coś. Nie no, tutaj nie ma ten, tutaj są te linki z tymi. Tutaj są... Linki zwykłe są, po prostu. Taki bilink z Aquą na przykład by się przydał. If you know what I mean. To jest zabawne o tym mówić w momencie, kiedy Riku wygląda jak swoja wersja z Harców 1. Kojima i Nomura zrobi wyścig, kto zrobi bardziej powaloną fabułę z jak największą ilością tej samej postaci, ale nie no, Kojima nie robi jednej tej samej postaci. No to, że jest ileś tam Snake'ów, no to... Jest wiele tytułów dla jednej postaci, ale to nie jest tak, że jest wiele osób, które są... No dobra, trochę kłamie, nieważne. Nie ogarniam w ogóle, co się dzieje w MGS-ach, więc niestety nie złapałam nawiązania. Nie no, bo tam są przecież te klony Big Bossa, o spoiler. Okej. Była już muzyczka Dream Eaterowa gdzieś? Nie, jeszcze nie. Ale... Jeszcze. O, ale może być! Który to... Czy wiesz, który to jest pinball? Chyba beczka. Beczka? Chyba beczka. W tej wersji się cieszy. Jak brzmi szaleństwo. Tańczą z Dziko. Dream Eaterki też walczą z Dziko. Okej. Okay. Co to jest? Pinball. Tylko jeszcze to Nagito Komoda nie poleciał. Ale co tu... Co ja tu ro... A, to muszę zgarnąć Komeda, te... To Nagito Komeda. Śmiech Nagito. Teraz wyobraźcie sobie, że tak można grindować umiejętności i słyszycie i siedzicie. Siedzicie i słyszycie to. Przez cały czas grindu. I po prostu dostajecie pierdolca. To jest rzeczywistość. To jest wasze Dream Drop Distance, proszę państwa. Nie. Eggest chyba ten. Chyba wystarczy, że ci przynajmniej jeden Dream Eater przeżyje. Nie wiem, jak to działa. Muszę zbierać te. Punkciożki.
Soundtrack do minigierki robi pierdolec. True. Ale ekspa poszło, Jezus Maria. Jakie szczęśliwe. Płacalne. Dobrze chujki, już nie będzie grania. Było tyle cieszenia się. Dobra, Benny 6D. Okrutnik. Yes. Kurczę, no. Ta ścieżka do Kiro odblokowa się dopiero po jego 10 poziomie. No co za Benis. Haha. A który ma? Ma 8 bodajże. I guess nie musisz wydawać tych link pointów. Ale min mam ich już i tak 100, więc nie wiem, może być light screen, bo to jest chyba defense przed światłem i DK? Trochę. Może być. Mhm. Chyba jakoś tak. Ale jakie wy macie poziomy w penisy? Bo chyba trzeba trochę pozmieniać. Akurat penis sobie poszedł. Okej, okay, dobra. Doktor Kummer ma jeszcze punkty do wydania i w sumie można zobaczyć, czy Owo ma jeszcze jakieś. Zawsze można zyskować. Owo. Co? Mój poziom penisa to 34, Boże święty. Ja nie orientuję się już nawet w menusach. ability links. Nie, tak. Nie wiem. Czego szukasz? Dokąd zmierzasz? Szczęścia. O, zobacz, znalazłem. balun. Comment balun. Yep. Tu są slipy. Męskie. HP boost. Boost. Coś tam screen. Dobry dzień sobie wybraliśmy na to, żeby ten czwartek święcić, I guess. Time bomb. I sleep block. Mogę wziąć obydwa. Tutaj jest na poziomie 10 znowu. I tu jest defense boost. A tu jest sleep block. Niech będzie. Mogę mu podblokowywać umiejki. No i dobra, zgarnęliśmy sobie trochę komend, więc możemy się pobawić deckiem. Mianowicie może być balun 2. Drugiego baluna. I zamiast Thunder może damy time bombę, bo jestem ciekaw. Możemy tak ten, możemy... Możemy się tak bawić, bo w sumie czemu nie? Nie mam jakiejś preferencji, oprócz balonów obviously. Były time bomby w Bye Sleep? Chyba nie. Nie, nie wydaje mi się. Chociaż mógł chyba być, ale... Tak wydaje. Nie korzystałem. Ja dosyć byłem ograniczony w moim używaniu komend w Bye Sleep, nie? Thunder Surge, Thunder Surge, Thunder Surge. Thunder Surge. Tutaj deck idealny na pewnego bossa. Siding Crescent. Kiedyś ubiję. Okej. Okay. Czyli po prostu przy slajdowaniu mamy ten abilitki. Kolejny jakiś, Boże. Mamy rozszerzenie do slajda. Jak się nazywa parkour? Flow motion. O, flow motion. Właśnie, bo w ogóle coś dostaliśmy do flow motion. Sonic Impact, o. Aha. Część tego, część fabuły ma, I guess. W sensie, no, w trójce jest zakończona ten, jest... Trójka jest zakończeniem sagi Darkseekera. Nie jestem teraz ciekaw, biorąc pod uwagę, że, praktycznie umiera Union Cross i Dark Road. To jestem ciekaw, czy oni... Sagi za Janorta, Sylwio. Głównego vilaina tej części. Podobno.
Znaczy nie no, to ten, że Janard był tym głównym sprawcą. Mhm. Pamiętamy z Bear by Sleepa, że on jest zły i ma bardzo ostre kły. Snort? Snorti. Cześć Gran Turismo. Cieszę się, że zainstalował wszystkich aktualizacji do Gran Turismo. Czy to jest ten, czy to jest lore? Czy to jest w jakiś sposób lore? Aktualizacje do Gran Turismo? Tak. Czy możemy uznać, że to jest lore Kingdom Heartsu? I mean, Data Worldy są rzeczą. W sumie. My teraz mieliśmy tego, powstrzymać Frollo i mieliśmy chyba iść w kierunku katedry. If I recall correctly. Nie wiem, co się dzieje. No ja czuję, że tak jest. To już byłby... Nie. No to już byłby Wosi. A, wiem, o co ci chodzi. To on by był. To on, to ten diabeł. Powiem tak, to o czym chciałam powiedzieć jest bardzo mocno powiązane z tym, o czym ty mówisz. Zagrajmy w Pronoun Game. Najlepsze jest to, że prawdopodobnie rozumiem, o co chodzi. I ty też rozumiesz, o co mi chodzi. Tak. Defeat all the spirits. Block at least free enemy attacks, czyli to nie jest na czas, tylko na bloki. Blok. Czekaj, muszę wyjść z tej takiej ciasnej strefy. Już, koniec. Zablokowałem 3 razy. Ej, w sumie combo Gravity Balloon jest całkiem fajne, bo można ich wyrzucić w powietrze, nieruchomić, później podskoczyć i balon załatwia sprawę. Bardzo mi się podoba ta synergia tutaj znaleziona. Brzmi jak to było? Mind Square Magnet? Tak. Albo Magnet Thunder. Taka sztampowa kompozycja. Dobijemy tą grupą... Zbalansowane gówno. Dobijemy tą grupą Dream Eaterów do 10 i myślę, że będziemy próbowali levelować dalej. Właśnie może sobie zrobię 3 na doczepkę jeszcze. Słonie jeszcze nie mogę sobie zrobić. Designy tych Dream Eaterów są takie bizar. Ale nie wiem czemu miało mi się podoba w sumie. Mogę zrobić Flaweya. Weflower. Okay. A nie wiem, czy chcę. Kurde, chciałbym zrobić tego, Justo Bokiego, ale mam za mało wibrujących fantazji. Mogę też zrobić tego. Komandora Jaszczura. Ty w sumie faktycznie, im więcej materiałów damy, tym większe są levele. I guess, możesz poczekać, jeśli chcesz tam tego Heavy rap, no to już mamy chyba. Kuma Panda! A, to ci tam ono Kuma. O, co to jest? O! To jak to się nazywa? Kozioł? W sensie nazwa, bo... Yogiram. A, to nie, myślałam, że to może jest jednorożec albo lewek. Możesz mi to zobaczyć, jakie to ma umiejętności? Yogiram? Tak real quick? Yogiram, tak? Yogi. Yugi. Yugi-o. Szukam... A, tu jest. Demonter. Koziołek. Fire Windmill, Fira Esuna, Fire Boost, jeden Fire Boost, parę Fire Screenów, HP Boost, Fire Kiraga, czyli taki ognisty. Czekaj, tam była Kiraga na końcu?
Fire Fira Firaga Esuna. A, okej. Okay. Z magicznych umiejętności. A co ma kwiatek? To powiedz mi jeszcze, co ma kwiatek. Co ma Weflower? Weflower... Gdzie ty jesteś? Właśnie, cześć Zizik, bo chyba się żeśmy nie witali. Nie pamiętam. Blizzard, nawet. Blizzera, Blizzaga, Esuna, HP, HP Boost, 2 Cure Boosty, Magic Haste 2. Okej, bierzemy kwiatka. 2 Magic Boosty, Water Screeny. Czyli jeśli chodzi o ofensywę, to woda i... trochę coś Magic Boostów. No dobra, to bierzemy. Kwiatek. Nazwiesz go Flowey? Nie, to jest zbyt normalne. Landry. Jest git. Grzibi! Aż sprawdzę, czy nie ma tutaj naprawdę grzybów, bo jeśli tak, to... Dobrze, jeżeli są grzyby, to nazwę go kwiatek, obiecuję. Grzybi, grzybi... Właśnie, Luna, bo jest jedna rzecz, którą musisz mi wyjaśnić. Jak to jest z tymi jebanymi umiejętnościami pasywnymi? Zobacz, czy te umiejętności, albo może ktoś na czacie się zna, które umiejętności mi zostają na stałe, a które są tylko wtedy, kiedy dany Dream Eater jest wyposażony? I mean, możesz to sprawdzić. I guess. Nie wiem, masz coś, co daje ci jakieś te... umiejętności. You have unlocked this ability. You can unlock this ability via ability link. A teraz spróbuję sobie poprzemieszać te spirits, czyli część partii. Czemu muszę wchodzić do tego menu? I swear to fuck. Dobra. I teraz zobaczmy abilities. Na przykład teraz nie mam Magic Haste'ów, więc fuck me, I guess. No, więc... chyba po prostu niektóre... Nie będę się tym przejmował i tak. Ale trochę to słabe, że trzeba się przejmować tą kombinacją tych... O, śpisz, Sora? Że trzeba się przejmować kombinacją tych... Dream Eaterów i nie można sobie złożyć w sumie swojego pożądanego zestawu umiejętności. A mi nie wiem, to jest akurat coś, co mi się... Lubię w Birth by Sleepie to, że można go zepsuć. Nie będę kłamał. Dobra, to pochodzimy sobie na razie z tym zestawem, żeby się może trochę więcej poodblokowało. Może możemy im już dać jakieś abilitki. Spójrzmy na ten ability linksy. Sylwia może się nauczyć Confusion Block. O, FF6 to w ogóle jest ten meme. Tu jest Zero Gravira, tu jest Confusion Block, Attack Boost, Magic Haste, Drain Dive, Dark Screen i tu jest Magic Boost. Dobra, tutaj zostawimy na razie. Już dzisiaj Sylwia? Słucham? Miziałeś już dzisiaj Sylwię? Nie, muszę to nadrobić właśnie, może dlatego nie ma bitek, bo... I grzibi, który ma Blizzard na początku. Więc i Magic Haste'a, i Magic może? Boost'a. Może się przydać, dobra. No, zrób coś ze sobą. Zrób coś ze sobą.
Grzibi liczy się w expie. Patrz, jak się cieszy. Jej! Super! Dawaj abilitki. Proszę o osobowość Korgi na każdym. To już jest w domyśle. Korgi jest w domyśle. Dobra. Lecimy. Co ja lubię? Czochranie? No, nie powiem, jest całkiem przyjemne. Dim! Dim! Cześć, Dim. Dim, cześć, Dim. Przyszłaś w dobrym momencie, bo akurat mówimy o czochraniu i Janie. Chciałbym to zepsuć, dziękuję. Chciałbyś zepsuć tą grę, ale... Nie no, niestety, jak tylko dostanę do... To nie BDSM, wiem. Jak tylko dostanę te... Jak tylko dostanę... balun Ray, balungę, to będziemy psuć. Boom. Służ. No. To jest taki Doom? Nie wiem, czy to działa tak jak Doom. Bardziej bym powiedział, że Wolfenstein 3D. Ha, ha! Najlepiej utopić. Jezu, nie. Szyneczka. Konfetti Candy 2. Candy Crush. Co dają ci w ogóle ten skłody, co może się dawać Dreamiterom? Ja nie wiem. Nie wiem, co się dzieje. Nie, zobacz, Riku też coś mu odpierdziela i idzie po beczki. On już ma dosyć, on już widział wystarczająco. Kisina. Jak Ansem w nim siedział, to pewnie tak. Okej, to jest ten. Muszę pamiętać, że mamy coś takiego jak Sonic Impact, czy tam jak to się nazywa. Zero Gravity. Hej, śpisz, dostał poziom, najco. W ogóle ten wielki Heartless... Tak, Heartless. Dream Eater dalej sobie strzela? Nie, on był tylko takim setpisem na moment. Sylwia dostała levela. O Boże, przecież Riku zaraz będzie dropował, jak ja nienawidzę tej mechaniki! Kolegowie, nie można przejść jedną postacią całej planży! Chyba sobie drop minuty wyposażę. Bo mnie to zaczyna powoli denerwować. A to jest dopiero trzeci odcinek. Masz dropki? Mam. Nie Bond! James Bond, skurwysynu, zostaw moje tajne plany. I to się łyka. Dobra, i już. Nie dropuję. Pizzu nie za... To się nauczysz specjalnie dla widzów za punkty. Weź... Rozumiem, to jest LSD, żeby się utrzymać w ciągu. Tak! Tak, to jest specjalny wyciąg z tego, to jest wyciąg z fiuta. Który otrzymuje nas przy ciągu. Oblałam się. Sevik, pokaż nowe czochranki. To jest kwadrat, tak, czyli kwadratem jest Area Recovery. Boże, jakie to jest głupie. Nowe czochranki to jest... Mamy jedną nową w porównaniu do ostatniego razu. Ja ją stworzyłem. Mamy kwiata, który nazywa się Grzibi. Już ci go pokazuję. Proszę, to jest Grzibi. Grzibi! No dupa, nie, że nie możesz się ten dać tykać. Multitasker, to ja. Icy konsystowa...
Tak, kontestowa. Kontestuje. Kontekstowa kółkiem tak. Stakersach. Trochę przykre. Możemy iść w tę stronę. Drain Life jest ok. Nie wiem, co to jest, ale jest ok. Ej, śpisz, zaraz ma Magic Haste'a. A to tak działa, zobacz. Fajnie by było, widzisz? Jakby zostawał. Odblokowałem nowe umiejętności przez to, że Grzybi jest tym multitaskerem. O, okej. Co za głupota. Czekaj, może go wylewelujemy trochę. Na ten, na te 4 punkty. Jeden dostałem. No, dupa, a nie, że fe. Dobra, drugi poszedł. On nie lubi ponówkę. Dobrze, to go po dupie będę smyrał, no jak chcę. Ja mu nie bronię, no. Niech mi daje umiejętności, no. Czy wąż ma dupę? That's a gout question. To jest ciekawe tak. Pytanie, nie uważasz? Dim twierdzi, że tak. Pixar didn't happen. I teraz możemy sobie na spokojnie przeskakiwać te... Pull off at least flee flow motion... Flee flow motion attacks. Flee. Legendy głoszą, że smyrał 3 Dream Eaterów naraz. That's sick, bro. Dobra. Łatwo. Jesteśmy rampant fancy. Jesteśmy rampam. Kolejny, okej. Wezmę sobie zaraz jakąś tabletkę na nawilżenie gardła. I wrote this by hand job. Dzuk, pytanie bez kontekstu, czy oglądasz VTuberki z grupy WOMS może? Ja nie wiem, o co chodzi. Elaborate, please. Jo, tam była akcja, że jedna z VTuberek na pinie, ale widziałem tego screena, napisała list po angielsku. I tam chcąc napisać, powiedzieć, że ona ręcznie pisze ten list, to napisała I wrote this by hand job. Czy tam, no coś w tym stylu, jakoś mniej więcej, jakoś tak to szło. Tak. Że to była jej ręczna robota. Dude, that didn't blow it. No cię też dobrze, źle, to nie oceniać. Każdy indywidualnie podchodzi do sprawy. Ma zręczny pal. No, w sumie. Co to za jakieś ten. Za jakieś skrzynie. Zgniłe robaczywe. Dlaczego masz egzaminy, co nie? To jest dobre pytanie. Jest niehumanitarne, imo. Zdawałabym ją niedawno. Więc dalej. Trochę cię słychać under the water, jakby jesteś z dala od mikrofonu, czy? Tak. Mogę mieć speterek ze swoim. Teraz mnie słychać? Tak. Dobrze. Powodzenia, Bim. Właśnie, powodzonka. Te skrzynie to być ogień. Tak, taki ogień, jak ja mam w dźwięku ogień, co nie? Taki sam. Bup. Ej, Sylwia dostała 9. Do katedry, bo tam jest boss.
No trochę tak, no te światy są dosyć rozległe. Wydawało mi się, że w tamtą stronę tutaj nam zajęło, ale nie wiem, może po prostu inną drogą coś znajdę. W tamtą stronę gonił nas ten wielki Dream Eater. No to tak, no to zrozumiałem zasady szybkiej zakrzajęcie. Mhm. Buy, sell. Nie będę na razie nic kupował. Czy masz może tą receptę na koteła jakiegoś? Na koteła? Tak, bo się zastanawiam, bo mnie cały czas ten kotel męczy. Który? Już ci mówię, jak on się nazywał. On był w... Rare Spirit? Fruitscat. Jak? Fruitscat. Fry-o-o-ty-z. A, fruit-z. Tak. To był ten, to jest ten taki z tymi fajnymi umiejętnościami, czy? Tak, ten, który daje ci 5 jakichś tam hejstów. Chyba obu. Okej. Okay. No, już wiesz, że Biarycipę mam w internecie. Nie zapisałem. Dramat, tragedia techniczna się stała, nie zapisałem. Dasz radę. A, to już jesteśmy na tym etapie filmu? Mhm. No, apparently. Quasimodo. Where did the creature go? It's up there. Tu jest. Right. Wait. Wait, I'll go with you. Thanks. Tak jakby dziewczyny do ratowania. Quasimodo. Did your heart have the answer? Dobra, Riku, nie gadaj, tylko weź ten. Uratuj katedrę. Ha? Może... Wiem, że może gra pozwoli ci jeszcze wrócić do stosunka. Pewnie by mi pozwoliła, you know. Well, I guess you three got this covered. It was a walk in the park. Teraz ci pozwoli? How would you know? You don't have any legs. Yeah, but... Aw, give me a break. It's just a figure of speech. Both of you pipe down and get ready. Here comes some old. Nie wkurwiajcie golema. Ciekawostka dla tych, którzy nie kojarzą filmu. Dwa z trzech gargulków nazywają się, jeden jest Victor, drugi jest Hugo. O Boże. A autorem oryginału jest Victor Hugo. Jak fajnie. Na której bazowano film. Mogę wrócić. Nice, ta gra jest miła. Wiesz, to było taktyczne, słuchaj. Nie daj sobie wmówić, że jest inaczej. To jest taktyczne, żeby po prostu zapisać w momencie, jak będzie jak najmniej cutscenek. No właśnie, Luna, ciebie słychać tak cały czas, jakbyś była under the water. Nie wiem, czy ty... Będę sobie trzymała przy grubie. Czy to jest kwestia, nie wiem, połączenia, że się pogorszyło, czy co? Wiesz co, actually, chcesz się połączyć jeszcze raz? Bo może to rozwiąże nasze problemy. Mogę? Mam po prostu się wyłączyć i włączyć jeszcze raz? No, ja się rozłączę po prostu. Okej. Halo? O Boże, czekaj, może zmienię, może serwer. Halo? Halo? O, mów do mnie. Tak, Rosja pomaga. Okej, żyjemy w Rosji, It's fine, it's fine. Aaa, wszystko jasne. Przełączyło nas na Europę po prostu, a my żyjemy w Rosji. Okej. Discord już wie. Mhm. Przynajmniej tutaj nie musisz słuchać 3 godzin dialogów, bo akurat dostajesz świętym smoczym mieczem. Tak, ale mogę już kilkadek zapisać jeszcze raz. Luj w tę katedrę, lucik. Kotwica.
Ta Luna brzmiała na początku jak syntezator, który mówi Madalina w Celeste. Wiesz, nie grałem jeszcze w Celeste. Mam kupione, ale... Ale nie grałem. Celeste. Widziałam, że jest popularny. W Celeste to chyba jakaś fajna platformówka. A, czyli warto odczaić. Jap. Ty, ja to jestem udany. A. Lepszy Keyblade i go nie używasz. Well, I mean, dawałem radę. Apparently. Sevik po prostu chciał być ten, klimatyczny. Memy skarpowe! Jezu! Luna, czy ty widziałaś memy skarpowe? Czy ty widziałaś dziecko zmiażdżone przez arcymistrza szachowego? To musisz to nadrobić. Nie. Wpisz sobie w YouTube'a The Final Boss of Chess. Okej, ale to dobra. Potem, bo dzieją dobra. Się rzeczy. Dobra. Let it burn. The flames will consume everything. Ten ogień. You see? Zdna piekieł. This is the power that has been granted to me. I see a sad old man with a dark heart. Zepchnij go po prostu, Riku. Now you will be judged just like the rest. Trollo. Judgment is mine. Tobą Sylwia. A. Dziwny ten skin do gra. You're Ansem. Ansem. Why are you here? Your best friend. Każdy is widzi never to, co chce widzieć. So sad. The cost of yielding to the darkness. You could write a book about it. Ale mu pojechało. I embrace the darkness, and unless you hurry up and learn to do the same, your story will end just like his. I walk the road to dawn. Still Keyblade. Afraid of the dark, I Keyblade. Nowy. Ej, Luna, wiesz co? Tak? Mam nowy Keyblade. Gdzie... Mam nowy komputer, wait. Część 11037? Tak, część 2.8 Final no. Chapter Prolog. Co tam, Gitsuru? Harcy na pecety! Wykrzyknik kaha! Chcesz zobaczyć mój nowy Keyblade? O Jezu, widziałem! Faktycznie za preordery jest nowy Keyblade do trójki. Kolejny Recolor Kingdom Key. Nie, to był chyba Recolor tego. Starlighta? Starlighta chyba. Aha. Wiesz, dla mnie to żadna różnica. Okej. Dobra, mamy boss fighta. Dobra muzyka! Tak. Mamy ten... Ła. Miejmy nadzieję, że ci nie wydrukuje w środku walki. Nie zapowiada się. Wow. Ole, żebym go zrobił. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, a nie nacisnąłem krzyżyk ewidentnie. Czy latasz? Czy co się dzieje? Tak, ja apparently mogę działa? Tutaj... Ja apparently tutaj mam swobodne poruszanie się w tej sferze. To jest okay. Tak, jakbym stał teraz. Chodzisz w powietrzu. Tak. Wow! Ale zostałem rzucony. Ale ta walka jest wkurzająca przez te kąty kamery, I swear to God. Przez tego mema skarpowym do całego mecz dzieciaka, jak mu poszło w sumie, bo ja nie widziałem, ja po prostu mnie rozpierdala ten mem, on jest cudowny. Zaraz ogarnę, o co chodzi. Koleś jest po prostu, nie, no jest fantastyczny. Zdałem się z komend, a on coś robi. Oh.
Hej, zobaczcie, najlepszy sposób na unikanie jakiegokolwiek damage'u w harce. Super to fakt. O co ukrywałem niechcący linka? Czy on mógłby przestać mi odlatywać z zasięgu? Jezus Maria. Skoro może to robić, to dlaczego by tego nie robił? Bo nie chcę, żeby to robił. Nice. Tak, on zaczął dopiero po meczu ten. I porobione. Łatwo. Co to było w ogóle? Latająca małpa? Wargoyle. The War Gargoyle. Chronicle Kingdom Hearts. Cokolwiek to było. A to miało być do oglądania. A, bo to jest ten streszczenie jedynki. Fuck, jest, mamy lepsze. Chcecie streszczenie jedynki, to obejrzyjcie sobie pierwszy odcinek. Ten Dream Drop Distance. Chociaż nie wiem, czy jest jeszcze ten. He made me live inside the bell tower, but the real walls were the ones I built around my heart. O nie, smutny motyw. Motyw przyjacielowi, który tak. To jest ten motyw Wayfinderów chyba. We all do that sometimes. There are just some things we need to keep separate from the world at large. At least until we have. No, podatek na kole to jest bardzo duże uproszczenie na cukier. Nie, Seversy, jak sobie radzisz? Ha? Jak sobie radzisz z podatkiem na kole? I mean, udaje, że go nie ma. On nie istnieje. A mi teraz i tak mam wodę, żeby gardło sobie nie drażnić, więc... Jasne. I śpiąca dziurka. Yep. Riku ją budzi swoim kluczem. Wink, wink, nut, nut. Guardian Bell, Extra Boost in Magic. W sumie on się może nam przydać, biorąc pod uwagę, że Riku ma taki magiczny deck dosyć. Dobra. Drugi świat porobiony. Teraz dropujemy. Drop and change characters. Ciekawe, czy dasz radę zrobić też dzisiaj część story? Możliwe, już tam przecież robiliśmy rzeczy. Właśnie tak z tego co kojarzę, to miałeś tam mniej więcej tyle porobione, ile teraz u Riku, więc I guess. Mamy godzinkę jeszcze. Dobra, mamy dużo upgrade'ów, to podrzucimy dla Sory. A Sora. Zmieniasz te ability? A właśnie, tak zrobię. I zmienię chyba ten iterów na razie. Chociaż nie, są dobre, są ok. Wydaje mi się, że mogę jeszcze wejść do ability linków i zobaczyć. A nie, bo ja mam tylko... W takim tempie to sama się zdropuję. Psst! Jezu, tak chcecie się spać? Nie wiem, coś... Zastanawiam się, czy to może być od okularów, ale nie powinno już być. Spark, to może być ciekawe. Chcę to sprawdzić. Chcę moje balony. I chcę Drain Dive'a, może zobaczymy, co to jest. No i teraz trzeba mu dołożyć tych wszystkich komend. Czemu nie mogę mu dać Sliding Crescent? Are you fucking serious? Riku only? Co za scam? No kurwa, co Michał wysłał? Może Sara dostanie coś innego. Dobra, nie będę teraz tego oglądał, bo to jest jakiś filmik, to później to zobaczę. No ale mam nadzieję, że on dostanie coś innego. Michał wysłał. Na tym, jakiś filmik na Urlopowiczach, nie wiem.
Nie wiem, bo ja teraz gram w grę. Wiem. Dobra, musimy Quasimodo znaleźć. Stąd przyszliśmy. Czyli to znaczy, że możemy wejść tutaj sobie? Chłopu? Jezu! Dlaczego? Why would you do that? This is Big Marie. Hello. Hello. Halo. She likes you. Brzmi jak Luna próbująca usmażyć te. Looks like Quasi's gonna be just fine. Tosty. He's tough. We may be hard to stone. Tosterzek, który chciała wyłożyć plastikową folią. O Jezu. Excuse us for having personality. You could stay here forever. No, I couldn't. Oh yes, you have sanctuary. But not freedom. Gypsies don't do well inside stone walls. To jest chyba dosłowny cytat z filmu. You helped me. Now, I will help you. But there's no way out. There's soldiers at every door. We won't use a door. It's all right. Are you ready? Jaki kurde chłop. Didn't expect that. So how come you and Quasimodo are so close? Potrzebuje flow motion. We've been friends for years. More than a decade of camaraderie. Breakfast, lunch and dinner. He never leaves? Oh, he's not allowed to leave. Judge Frollo forbids it. Why? Care to pull up a stool? The short version is, Frollo thinks he's doing Quasi a favor by keeping folks from seeing that mug of his. After a lifetime of watching from the nosebleed seats, Quasi just wanted to go to the Feast of Fools. And we're so proud of him for finally working up the courage to do it. Z katedry ze ślizguje mu się ręka. Oops. Dashed his hopes. You should talk. When's the last time you looked in a mirror? Well, you broke it. Ah, a wise guy, eh? Knock it off, you couple of blockheads! Okay, czy możemy już iść dalej z fabułą? This one failure doesn't cause Quasi to give up. Przysięgam, światy disneyowskie są tak bardzo mało konsekwentne. Nawet te scenki wydają się być tak pocięte. Przed chwilą Sora był w jednym miejscu i nagle ucięło go, że biegnie gdzieś. Ja mam w ogóle literalnie wybór, żeby skipnąć niektóre cutscenki już przed tym, jak one się odpalą. To jest dopiero mem. You must believe me. I am your only friend. And how can I fuck you, Frollo? Unless you stay. Terrorize Jano. Remember dawno temu. W sensie, że ten że ta scena? Jestem twoim przyjacielem, możesz mi ufać. Aha. Przysięgam. Speedrunować tak. Tylko weź chociaż Watchersów se zrób, typie. Odpalić Strokersi 22. What do you mean? Persona 5 Strokersi 22. Okej, okay, zrozumiałe. To miało być The Final Boss of Chess, tak? Tak, The Final Boss of Chess. Tutaj to jest thumbnail z dzieciakiem, który się boi, to jest to. Dzwonki. Ciekawe, jak wysoko możemy się wspiąć i dlaczego na samą górę. Góra. A! To jest chyba... O, tu jest jeszcze skrzynka. Co my tu mamy? Drop minoty kolejno? Kurczę, jak fajnie. Jezu.
A koleś wywoływał eksodię normalnie. Dobra, my actually mieliśmy coś zrobić plot-wise. Chyba wyjść stąd. A, bo my mieliśmy chyba iść za tym, za Quasimodo? IDK może? Niestety, Misze, muszę ci się przyznać, nie umiem boksować, dlatego znaleźliśmy ci mistrza świata wagi ciężkiej, Mike'a Tysona! Jakie fajne. Spark jest taki śmieszny. Benny zabij, jap! Dobrze! Dobrze, rośnij duży, okrąglutki. Pi-pi-pi-pi-pi! Dobra, Quasimodo, Quasimodo. To tu? Tak. Hello. Sora, was it? Hold it. You're that guy with Frollo. Easy. I'm not looking for any sort of fight. Finally, someone sensible. Jestem Yitus. Tell me, is she still safe in the cathedral? Co, 14-latek, któremu mogę zaufać. Then Quasimodo helped her escape. Last. What's wrong? It's Judge Frollo. He's obsessed with destroying the gypsies, and his mind is in a dark place. When I objected to his barbarous actions, he banished me from the guard. What? That's not fair. Don't worry about me. Frollo said he's found the Court of Miracles, the gypsies' haven within the city. Esmeralda and her friends are in danger. We have to find them and warn them before Frollo gets there. Quasimodo! Esmeralda's in trouble! Where did she go? I don't know. She vanished into the streets. Aż zrobił dropa. Quasimodo zdropował pendanta. When you wear this woven band, you hold the city. No mapa miasta, debilu. It's the city. No, Go this way, cross the bridge and the Court of Miracles. Well done, Quasimodo. Yeah, Quasi, nice. Good job. Yes. I'm going to save. No, zapisz. Dobrze. Ja mi się zdarza zapomnieć. Track down Esmeralda in the Court of Miracles. Czyli to hits hop przez rzeczkę z zakrzaczkiem i do precelek i będziemy na miejscu, tak? Dobra. Ale najpierw trzeba pokonać trochę tych limiterków. O, zostałem spojrzenowany. Jop. Ej, no gdzie mi spierdalasz, typie? No chłopie! No! Nienawidzę. Po prostu całym sercem nienawidzę takiego procederu. Chodźcie się bić, a nie spieprzacie, jak nie powiem. Go wpiszemy. Okej, jeden padł. Przyszpil go. Spark jest ciekawy. Jestem sparaliżowany w ogóle. Wszystko chuj. Penis, bym powiedział nawet. To nie jest przypadkiem pierwsza gra, w której jest status paralyzed? Czy pierwsza? A w Berbacy pierwszy było czegoś takiego? Nie kojarzę, powiem ci. Nie znam, ale skrzynki są zablokowane. Fucking serious. Mamy czwartek, jest mało horny. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć. Be the change. Be nice. Czym się jest, samuraju?
Ej, mi, jeśli macie propozycję, jak to zmienić? Mówię, właśnie bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć. I won't get anywhere till I fucking shit. Zrozumiałem, miłego dnia. Co właściwie masz zrobić? Muszę znaleźć chwasty duże i je wyciąć. A. O, te, tak po te, całym mieście. Te gówno, no. Dobra, poszedł drugi. Teraz mi się śniło, że te serwici biorę, że sobie do tego fury. Co za kombo! Spark jest dziwny. No właśnie, czekam na ten awatar Milkersi dalej. To do Dim. No właśnie, Dim. I ktoś miał modelować w 3D, tylko już nie pamiętam kto. Maksymalnie. Nie umiem. Halo, halo. Ja miałem zrobić Milkersi w bikini, a to swoją drogą, gdzie ona jest? nie no, wiem, że masz ten, wiem, że masz w egzaminie. Coś dostało 10 poziom chyba. Fuck. Nie wiem, czy to nie Bemis. Kiedy Milkersi wersja minus? Hahaha, Kson nie wie. Haha, ja wiem. Nie, Milkersi wersja nude. A, już była? A, by the way. Czy wiedziałeś, że mamy nowego Keyblade'a? Zdarzyło mi się o tym usłyszeć i zapomnieć zaraz potem. Imagine być tak zajebiście ładny, żeby wpaść do swojej wersji R63. Secret route. Co my tu mamy? Attack haste, HP boost, poison block, circle rate. A to jest fire screen. Secret man. Jak przelecisz swojego klona, to co to jest? Self-test, masturbacja, czy... Tak. Jaka była ta trzecia opcja? Zostańmy jeszcze przy tej kombinacji może. Benis is a smart cookie! Po co musimy o tym myśleć? Czy nie możemy po prostu dobrze się bawić? Co to jest to tak? I don't care what is it, it's hot. Ej, w sumie ten... Właśnie, on powinien dostać levela. Ale żem teraz zrobił srakę, boże, powinienem wydać te 100 punktów na ten. Nie zauważyłem, że on ma level. Pozabijałeś już wszystkie te kwiatki? Yep. Jest jedna skrzynka, którą odblokowaliśmy, chciałbym ją znaleźć. Jedna skrzynka, you know, w tym całym pierdolniku, w którym jest to miasto i to chyba nie ta. Tak to ta? Nie wiem. O, to jest recipe na ten Dream Eater, który już mam. No cóż. Przypał. Okej. Ej, mi teraz możesz mieć dwa. No ale po co mi? Nie są mi potrzebne. O Boże, to było żałosne.
Kurde. Gdzie jest to skrzydło? Ja czekam na pingwiny w łaźni. Co? Pingwiny w tej... w łaźni, tam... w tej... w wannie. Jakie pingwiny w wannie? Gdzie? O czym my mówimy? Można sobie... tam... zrobić pingwinki, które mają taki atak, że przyzywają wannę i ona się tak fajnie kręci. Okej, okay, what the fuck. Wysyłałam ci nawet filmik, jak gościu pokonuje dwoma takimi pingwinkami. Okej, okay, pamiętam. Późniejszego bossa. Pamiętam już, okej, okay, już, już wiem. Today I learned, że jak spadasz ze spukiem do dachu do halabardnika, to umierasz. Z dachu do halabardnika, okej. Okay. Halabalabardnika? Halabalabardnika. Troubling Fancy. Czyli haha, ale gówno dzięki. O, tu jest skrzynka też. Może będzie fajniejsza. Dobra. Niech balony odciągają uwagę. Kolejne recipe chyba. Nie, Sparkra? Dobrze jest mieć jakiś ra, czar. Ja bym na przykład chciał mieć skrzydła tego smoka boga, ra. Sparkra, okej. Niebieskiego, niebiesko-okiego białego smoka. Tak, ale to w tym, w Chain of Memories. Comfort, Blue Eyes, White Dragon. Tutaj pewnie też coś jest, no. Nic tu nie ma. Cool. Muszę użyć tego czegoś. Tego. Parkura. Slow motion. Zium! Jesteśmy w tym miejscu, gdzie ostatnio nas atakował ten Wargoyle, ale go chyba nie ma. Ciekawe, czy Sora będzie miał innego bossa. Dobrze by było. Dobra. Nie to chciałem zrobić, ale mam radę. Link up. Dulcet fragment. Dobra. Co my tu mamy? Skrzynkę i mamy... gate'a. Shield cookie. Nie tam, nie pożyczam. Dobry zwyczaj, nie pożyczaj. Ulala, ale ładnie Sparkra mi pozamiatała tutaj. Bardzo mi się to podoba. Ten potencjał multiplikowania. Jap. Te balony. Tylko trzeba się dobrze pewnie ustawić. Trochę dużo balonów. Hehe, tits. Bubis. 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 O, jakie kombo! Kumbo nawet. Kumbot? Kumbot. Kumbot. Taki nie do picia. Consume the cum chalice. To by był wtedy koktajl mleczny. Koktajl? Powiadasz? Ha, ha, chyba wróciłem? Nie. Jak mogłem wrócić? Nie wróci? Nie, no co ty gadasz? Nie, nie masz? Nie wiem. Chyba nie. Nie, chyba nie. Kot. Grunt to orientacja w terenie. Nie, no przecież masz bardzo dobrą. Orientację w terenie. Z tego, co mi mówiłaś ostatnio.
A zwłaszcza w trafieniu w dobre tramwaje. Szczegóły. Tak, jesteś po dobrej stronie. Coś nic tego nie było. Jezu, describe The Simpsons, o matko, dopiero załapałem, o co chodzi. Jezus Maria, Sylwia. No bo doktor, I think I'm going deaf. Describe the symptoms. I ten, well, Homer is bald, bo gość jest głuchy i przesłyszał, że the symptoms to Simpsons. Dobra, okej. Ty mi lepiej powiedz, dlaczego mi aerial recovery nie działa, bo to jest dziwne dla mnie. Naciskam kwadrat i nic nie dzieje. Jak jestem wrzucony w powietrze. Może... Nie wiem. Nie mam pomysłu. Fair enough. Może tak naprawdę Aerial Recovery nie jest jednym pod kwadratem. Może Aerial Recovery to przyjaciele, których zrobiliśmy po drodze. Nie wiem. Może Aerial Recovery ukryło się, żeby się naprawić. A to jest opcja? Albo nie ma po prostu takiej super fajnej animacji, którą miał w dwójce i dlatego dwójka jest najlepsza, bo miała animację. Stąd przyszliśmy. 7 gram wad. W sumie czy może... O mój Boże, Sylwia, are you fucking serious? Are you fucking serious right now? Zobacz to? Zobacz na ten żarcik. The nurse sends a man his newborn and says, I'm sorry, but your wife didn't make it. He responds, well, give me the... Jesteśmy gdzieś. No o, znowu musimy blokować ataki 3 razy. Pomocy, I know, right? Wracając, zastanawiam się, czy gdybym sobie przegrała... Ej, zostałem z tym stopowany. Mówmy. Czy gdybym sobie przegrała Birth by Sleepa na ten... na konsolkę data... Z save'ami, to czy ten... czy... lepiej by mi się grało... Czy łatwiej by się przechodziło pewnego bossa? Zastanawiam się, jak bardzo to takie tłumaczenie się w postaci zależy od emulatora. A na ile to po prostu sama gra. Musiałabyś rozkminić, jak się przerzuca save'y na PSP. Też prawda. Czy to jest kompatybilne, czy nie? No! Czy mógłbym zblokować coś? Holy shit, holy fuck, Jezus Maria. W sumie ostatnio miałam problemy właśnie z save'ami in-game, a nie z save'ami. No tak, bo w sumie ten, to save in-game ci jakoś wysiadł, nie? Boże, Sylwio, nie! Nie, nie! Są pewne granice! To znałam. Yes, we are some. Holy shit. Blocky chocolate dostaliśmy, cool. A ja muszę użyć drop minota, bo zaraz coraz dropuję. On chyba mi wypełnia cały pasek od razu. Więc to jest w ogóle bardzo przydatne. Yep, ale to chyba nie ten, którego szukamy. Niestety. Jest skrzynka i tu są przeciwnicy. Tak.
Ktoś powiedział Florida pośród nas. Florida man. Take me by the hand. Lead me to the land. That you understand. To za stickerem. To jest Ocean Man. Ocean Man. Nie wiem, no, nie wiem czy nowy, wybrany w Perwolu może być. Sora do gleby. No widzisz, nie mogę się rekoverować w ogóle. Może dlatego, że stałeś na ziemi, to jest aerial recovery. Nie stałem na ziemi, co ty gadasz? Wisiałem w powietrzu. Dobra, znajdźmy przekretne zejście, sekretne przejście. Nie wiem, może oni się stanują. Może to tak... taka umiejętność tego konkretnego przeciwnika. I don't know. Standing in the gas will make you drop faster. O nie, nie chcę. Fuck off, fuck off, fuck off. Nie chcę dropować nic. Dobra, już nie dropujemy. Będzie dostał level upa. Rośnie. Your spirit seems to be onto something. Łatwo, wszystko ja, sam zrobiłem. Czekaj, ja stąd przy... Nie, to jest po prostu inna sekcja, wiesz? Inna sekcja tego miejsca. Więc we're fine. Ale ten stale to sparkle jest użyteczne, po prostu nikt mi absolutnie nie przerywa nigdy, no? 5 minut stoję w miejscu, żeby odpalić ten atak. Niesamowite! O, wiesz, starają się, żeby ataki nie były zbyt przepakowane, tak? Ja bym się postarał, żeby atak był użyteczny. Żeby dało się go użyć. Rescuing Spirits. O, słabo. Mój spirit zdechł. Już oddech. Czyli spirity mogą już tak permanentnie kysnąć? Słabo. Shinji, powiedz mi coś nowego. W sensie nie wątpię w ciebie. Nie jest to, że wątpię w twoje umiejętności, ale to jest jednak dancerka po Wordcie. Tak się nie robi. Dalej nie wiem, co wam odbiło, żeby ją tak szybko zrobić na tym, na let's playu wtedy. A kiedy my ją zrobiliśmy let's playu? Po Watchersach? Po Watchersach. A to jest norma dla mnie. A ja ją zawsze robię po Watchersach od jakiegoś czasu. No po co mam... poziom skilla powinien być zabroniony. Po co mam czekać? Fire Windmill dostaliśmy. A, czyli to, co byś dostał z tego kotła. Aha, czyli nie warto było, innymi słowy. Weźmiemy sobie zamiast jednego z balonów, żeby urozmaicić trochę dek. Orynu deki. Okej. Okay. Shield cookie. To jest pułapka. Nie ma pułapki. Wow! Fire Wing mi ciekawy atak w sumie. Taki dash z całkiem dobrym zasięgiem. Rozmaicenie deku, wy. Problem?
Jeszcze nie mamy balon ryj, balon ryj, więc trochę nie mamy alternatywy. Okej, okay, nice. Bardzo ładna StarCraft. Prawie zamiast zebrania punktów włączyłem tryb samolotowy, no to niezły odlot, chłopie. Fire Windmill robi dużo dobrego. Duże obrażenia. Mi w talii tylko niebieskoki, białe smoki. Nie da się, mogę mieć tylko trzy w talii. Nie mogę mieć talii złożonej z trzech kart. No, a czyżby boss? Tak to wygląda, jesteśmy w Court of Miracles, więc nie wiem, będzie Darkness Frollo czy tam coś. O, jest ta Esmeralda. Ale najpierw The Vital Spirits. Co ci dają w ogóle te challenge? Braka. Nie wiem co mi dają, jakieś bonusy. A, to pingwinki. Mhm. Tylko musimy je zblokować. O, w ten sposób. O, jest serial recovery, by the way. Więc może faktycznie tam ci przeciwnicy mają jakąś taką umiejętność. Któryś może we mnie wycelować bliska. Bliska. Fuck off, ale nie teraz. No please. Jeszcze raz. No dawaj. Kutasiarzu, no. Swear to God. When I evolve, I'm going to kill you. Nara. Brawo. Gdzieś to trzeba odpowiedniego podejścia do zwierząt. Tak. Tam jeszcze został jeden. I został jeszcze jeden. Ale dlaczego tam? Czy ja tam w ogóle mogę wejść? Czy jakiegoś triggera nie odpalę? Zaraz zobaczymy. Nie odpaliłem. Jest fajnie. Ultimatywny timer. Finish. A jest Dreamcon, dostajemy jakieś zabawki, jedzenie. No, super rzeczy, wiesz, takie bardzo przydatne, you know? No, mogą się przydać do odblokowywania abilitek. No nie mogę. Oboje się krztusimy. No jest trochę choro. What are you doing here? Phoebus and I came to warn you. Frollo's on his way. Take what you can and flee. Co, pies? Captain Phoebus. Thankfully, you are every bit as predictable as I had hoped. Dear Quasimodo, I always knew you would someday be of use to me. I have you at last, you witch. Fuck you, Frollo. Halo, policja. Chciałabym zgłosić molestowanie seksualne. Please, master. Frollo, I won't let you do this. The dark kitty darkness. Czemu się zatrzymałeś? Sepie. No Sora jest zdolny. Riku to przynajmniej umie załatwić robotę jak trzeba. No. Quasimodo? Esmeralda? Phoebus! Yeetus! Fetus! I teraz musimy wracać tę całą drogę, prawda? A nie! Będziemy już na miejscu. Może. Esmeralda! Tak. Nie mogę, mam spanko. Dropnęła!
Nie ten film. LSD dalej działa, I guess. Way to go, Quasi. Jup. Nie stój tak, zrób coś. Nie no, ten... On włączył sobie spectator mode. Sanctuary! Rzuć ją! Dawaj, suplex! Prolotki, że mi ktoś nie zabrał wajpu. O, zobacz, coś to Wargoil. Pile driver. No i dobra. Majestic Wings, runda druga, jedziemy. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie latał. Well, nie ma skrzydeł, więc moje życzenia chyba zostaną spełnione. To nie znaczy, że nie będzie się wszystko przemieszczał. Prawda? Ale chyba wolę tak niż tą poprzednią opcję. No i Sparkle jest bezużyteczna w tej walce. Basically. No, bo jak na tego dużego zwierza, to jest dość taki agile. Dobra, robimy jakiś link. Super wyszło, fantastycznie. Coś zrobiło. No? Całkiem dobry damage. Ty bo ja marłem. Mało. Oh. Ups. It's fine. Nie grasz na prawdzie, prawda? Nie, gram na normalu, tylko po prostu zamyśliłem się nad tym, że... nad tym atakiem Dream Eaterów. Zobacz jakie ten, jakie dzikie ruchy tu są wyczyniane. Ty. On też ma Firewind, nie? Sparkle zadaje dobre obrażenie, jak już leci. To co, jeszcze jedna runda tego? Linka z Dream Eaterem? Z Meniskiem? Może za chwilę. Będziesz jeżdżał w Meniska? Tak! Po ile była to taki makura, by the way? To pytanie do ciebie, Luna. Po ile była to taki makura? $6,969 za nic? Money! Money! Robię ten sam błąd, co ty. Fair enough. Dobra. Actually, chciałabym taką dać na kurę in real life. Break the banks. Jezus Maria, ile obrażeń, czy to... No. Został zestompowany, chłop. Ten Benisek to było trochę za dużo dla tego. He got slapped. All of you better duck, because I'm about to turn right and I don't wanna slap you with my dick. Risk your life to save that gypsy witch. Just as your own mother died in her pitiful attempt to save you. What? Now. I'm going to do what I should have done 20 years ago! Hold on! To jest ten... Quasimodo Ultra Instinct! And he shall smite the wicked and plunge them into the fiery pit forever! Yo. Nice. Quasimodo! Quasi! No! No! Eat! Eat us! Dobra, to dzieci, wy se to oglądajcie kadcenki, a ja idę do toalety, zaraz wracam.
Okay. Ten oto sposób Quasimodo sfrenzonował sam siebie. Hey, happy ending. Esmeralda będzie miała tego. Chłopaka. Quasimodo. Coś tam żyli długo i szczęśliwie. I can't blame Frollo for putting walls around me. Możesz? It wasn't the walls that were holding me back. Dobra, już jestem, co się stało? But my heart is free now. Czemu widzę hasło Frisson ze Smeraldą? Halo? Frisson z Esmeraldą, bo ten, bo... bo dwóch gościów miało crasha na tą samą dziewczynę, I guess. All that time, Jezus! Quasimodo let himself be trapped inside the nightmares Frollo gave him. Nie, bo to widzę, że sobie napisała Quasi X Captain i jeszcze do tego ta. You are the one who has made your heart a prison. You again? What are you talking about? Even if you are not the prisoner. To jest to Banitas. Jezu, Luna, ty żyjesz tam, czy się po prostu zachwycasz, tak? Chłonę. I wycieram krew tego klawiatury. Understandable. W ogóle to jest takie... Asbando, no... wejdę tu sobie na chwilę, powiem coś... parę jakichś dziwnych słów i sobie pójdę, nic zupełnie nie robiąc. Bye. Takie... okej. Okay. Dobra, podsumowanie wersji też już było, nara. W ogóle mamy świetne tempo, bo mamy jeszcze... Ha. What? You made us a promise. I did? That you'd always be there. To bring us back. Yeah. Przeniłeś, Axel. Got it memorized? Yeah. Best friends forever. O, jesteśmy z powrotem przy ten w momencie, gdzie oni się zmienili w Somebody's z powrotem. To już? That's me. No to wygląda. M-A-N-S-E-X got it memorized. Alias. Even Jenzo. Jenzo. Oblocisz. W sumie to ten. Ekipa z Daysów to jest jedno wielkie sfonomorskie obladzanie. Jak to działa, że... Tamta czwórka, czyli Jenzo, Evan, Dylan i Eleus, jakkolwiek się go czyta, obudzili się w swoich ciuchach, w których byli, kiedy się zmieniali z somebody w nobody. Mhm. Już nie mówię nawet o tym, że Jenzo miał z 10 lat. Wtedy, a teraz się obudził w ciuchach, które na niego pasują. A Lee obudził się w swoim płaszczu organizacji. Jak to działa? Zadajesz zbyt mądre pytania. Cześć, Lugia! Cześć, Lugia! Dobra, co, teraz Tron chyba. Zaczniemy już, bo raczej nie skończymy, a dzisiaj tylko zaczniemy. Później będzie
Pranksters Paradise. Dobra, bo to już żeśmy pokończyli. Cité des Kaloches, to teraz The Grid. Czyli świat bazowany na filmie Tron Legacy, do którego ścieżkę dźwiękową napisał duet Daft Punk, który w tym tygodniu chyba właśnie skończył ten... zawiesił swoją działalność. Smutne, ja ich bardzo lubię słuchać. Zresztą jak myślę, że... To dlatego miałam ich polecanych na YouTubie. Myślę, że też wielu widzów jakąś tam styczność z Daft Punkiem miało, czy to z tymi starszymi rzeczami, czy to nie wiem, z jakimiś Get Lucky i innym takim ten nowym materiałem. Jak się to bije? Bij się w to. No, nie mam nigdzie Lokonu. Cthulhu Family Friendly. Reduce your speed. Serki? Nie. Myślałam, że będą na serki. Właśnie nie wiem, o co tu chodzi. Gdzie ja mam go bić? Jest, do dupy są te dive'y, nie lubię. Czy jeśli teraz zginiesz, to musisz jeszcze raz robić bossa? Nie wiem. Nie chcę wiedzieć. Nie, pewnie jest ten reset tego. Jezu, o co tu chodzi? O co im chodzi w tym dive'ie? A, bo to jest ta kałamarnica. O nie. No i hamuje. Nie wiem, o co tu chodzi naprawdę. Szybciej. Jezus Maria, are you serious? To nie ja, to Sora. Szybciej. Okej, uniknąłem laserka. A, i teraz mogę go dopiero atakować, jak uniknę laserka. Taka nagroda. Szybciej. Nie mogę. Nie możesz szybciej? Słabo. Cóż mogę rzec, no. I... A ja lubię wolno. Chodź, jest debata. Okej, laser. Okej, ładnie wytajmowane. No idź w chuj, proszę. Dziękuję. Nice, gratulacje. Dzięki, to mi zajęło zdecydowanie zbyt długo. Ring open. A, szybciej. Work it harder, make it better, do it faster, make us stronger. I mamy ekskluzywne wdzianko. This outfit. Mm-hmm. Hey, I know where I am. Huh? Właśnie, bo Sora może jeszcze pamiętać swoją wizytę w tym Space Paranoids. Tak. Który był bazowany na pierwszym tronie z kolei. Siatka. The Grid. To jest dobry bob, to jest dobry bicik. Codebreak. Jest okej. Okay. W sensie robi fajną atmosferę i pasuje do lokacji.
czyli w tym świecie gramy w Axiom Verge, I see. Czemu w Axiom Verge? Bo tam było hakowanie. Tam można było, wiesz, glitchować teren. Tak, tak. Już pamiętam. Czekaj, czy to Tron? To jest Tron Legacy, Zuku, dokładnie. To jest ten drugi film. Niedawny. Znaczy niedawny. On już kilka lat temu, dobra. Wyszedł. Ja chyba byłem z tym na tym w kinie. Z 10 najmarniej. Nie pożyczam. Dobra, wiecie co, skoro jesteśmy już tutaj, myślę, że nie ma sensu dalej nic zaczynać, więc myślę, że po prostu nie skończymy jeszcze do... Ale skoro mamy trochę czasu... Będziemy mi zjechać te miterki? Tak. Będziemy się bondować. W KH2 był pierwszy Tron. O, widzę, że tam beczka będzie robiona. Beczka śmiechu, ha 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 ha. Tam. Uśmieszek pistolet. Joy gun. O, joy gun. Hej, no ładnie ci idzie. Cieszę się przez łzy. Ja zobacz, jak tutaj po prostu cisnę z tym wszystkim. Holy shit. Nie, no ładnie ci idzie. Wyczyszczone. Huh. Nie no, całkiem dobrze mi idzie w sumie, mam rekord. Mhm. Actually nie zdziwiłabym się, jakbyś skończył to z całą 343. Brawo! Ja się muszę powstrzymać się oglądania różnych filmików Seiyo. What do you mean? Dużo bonusów dostałem tam? Bo ja nie patrzyłem. Też nie. Git. Doktor Kummer dostaje. Well, dużo link pointsów, to na pewno. 171. A co my tu mamy? Circle rate. Ja chcę. Benny XD ma 232, więc Cure sobie odblokujemy od razu. Cure już w trzecim świecie? No, well, nie jest to chyba nic nadzwyczajnego, jak ma być szczery, biorąc pod uwagę, co można było w Berwaj Sleepie wyczyniać. Dobra, ty masz 219, czyli ten pinball naprawdę mocno podbija te. Tak, opłaca się go robić. Niestety. No i tam, przebolejesz jakąś muzykę. Mam nadzieję. Na dzięki. Okej, wszystkich tam żeśmy sprawdzili, chyba wszystkich. Dobra. Owieczkę sprawdzałeś? Tak. Teraz zmienimy skład i zrobimy to samo z... A, dziękuję. Zrobimy to samo z tą grupką. Grzibi! Nie! Fuck off! Fuck off! Zdekoncentrowałem się! Nie! Lala ci w dupę! Spierdalaj mi z tym gównem, Boże Święty, jak ja nie widzę tej gry. Czy to mogło być 06 bez hejtu? Na 06 bym tak nie klnął, jak na minigierki z streamiterami. I no jest fajnie. And that's a fact.
Super jest, zobacz jak pięknie miałem podstawiony. Fuck off. I tak dostały LP-ki jakieś chore. Dobra, jeszcze raz. YouTube Kids. Uważam. No fuck off, to próbowałem go uratować. Are you fucking serious? Nie. This is too much. Prawie jak poziom. Czy są rybki Dreamitery? W sumie. Dreamiters minigame 2006. O Boże, to Key, are you fucking serious? Nie wierzę w to. Recusant. Nie, to jest Key. Recusant Sigil to jest zwykły key. X. Dim Eaters. Dobra, co ma Sylwia ciekawego? Magic Haste. Biera. I dalej jest Dark Screen. I za linkiem jest Confusing Strike. Śpisz? On ma Magic Boosta, ale to jeszcze za trochę Link Pointsów i Grzybi ma Magic Haste'a tutaj. Tu jest Bind Block i tu jest Water Screen. A tu jest Esuna. Mhm. I Blizzara. No może pójdziemy w tę stronę. Bo tutaj jaki jest level wymagany? Dyszka. No to zaraz będzie. Dobra. Słuchajcie, to by było na tyle na dzisiaj. Bardzo było fajnie. Zrobiliśmy w sumie cały jeden świat dwiema postaciami. Także dzisiaj progres porządny. Jep, jep. Także może być tak, że na następnym streamie... na następnym pewnie nie zrobimy od razu całej siatki, tylko pewnie jedną postacią nam się uda. Tak czy siak to było na tyle od nas, także widzimy się teraz w... Well, mnie w sobotę nie będzie, nie wiem jak będzie w niedzielę, nie nastawiajcie się za bardzo. Wow, Sylwio, wow. Ale w przyszły czwartek na pewno jestem, także cóż, grali dla was Seversi i... No. Trzymajcie ciepło. Trzymajcie się ciepło. Heh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